Cześć, jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z Danganronpa 2 Goodbye Despair. Jeszcze chyba nigdy nie powiedziałem całkowitej nazwy, zawsze mówiłem po prostu Danganronpa 2. Więc niech będzie Goodbye Despair. Okej, jesteśmy świeżo po egzekucji. Egzekucji kogoś tam, nie powiem, żebyście wpadli na poprzednie odcinki, jeśli nie widzieliście. No generalnie jest też coraz mniej i no jest to troszkę przerażające. Ale dobra, nie ma co narzekać. Chociaż w sumie jest co narzekać. Straciliśmy w sumie całkiem spoko postacie. Ale dobra, idźmy po prostu przed siebie. Teraz przynajmniej podobno Nekomaru ma wrócić, bo ostatnio był KO. Nie był w ogóle na rozprawie klasowej, więc zobaczmy. Nekomaru wróci. Gdy to usłyszeliśmy, od razu skoczyliśmy do windy. Okej? Czemu? Po prostu uciekli bez wysłuchania mnie. Co mam do powiedzenia? Nikt ich nie nauczył czekać, aż ktoś skończy mówić, czy coś takiego. Co to znaczy? Czy ona znów... Czy ona znów wykiwał? Czy jest w tym jakiś haczyk? Ciało Nekomaru. Ciało Nekomaru? Powinni tu poczekać, aż skończę mówić. Jeśli coś się przez to stanie, I bear no responsibility. To jest żart, który można chyba tylko w angielskim zrozumieć. Ale okej. Nie poniosę żadnej odpowiedzialności czy coś tam. Co zrobiłeś z Nekomaru? Co zrobiłem? Tylko go uratowałem. To wszystko. Jeśli bym tego nie zrobił, nie ma mowy, bym uratował kogoś tak bliskiego śmierci, okej? Więc nie mogę nic za to? Huhuhu? Co on mu zrobił? Okej, więc wybiegliśmy od razu, szybko, na pierwszą wyspę, w sensie jesteśmy na pierwszej wyspie, szybko na plaży, na pierwszej wyspie. Dobra, ruszajmy dupę i lecimy. Stary dobry przyjaciel, Nekomaru. Gdzie do chuja jest Nekomaru? Hej, Nekomaru, pokaż się! Wyjdź z swojej kryjówki. Okej. Rozglądamy się i go wołamy. Tak w kółko. Ale nie widzimy go. Co do ciula? Tutaj nic nie ma. Czy to kolejne fałszywe informacje od Monokumy? Nie, no może
No, że na komaru sobie chodzi, tak po prostu, nie wiem, spaceruje sobie, chilluje, cieszy się, że może żyć. O, Nekomaru, słyszę, okej. Ha, szukacie mnie! Ten głos! Ta mina do tego jeszcze. Ten głos, anielski głos! Co to za miny? I czy oni kurwa zombie, czy co? Jak się gapią? Hey, what's going on? O co chodzi? Perhaps you don't remember. Ja bym też chciał wiedzieć, o co chodzi. That's pretty sad, you know. That's too much. Okay. Who are you? Kim jesteś? Akane? Co? Huh? You too? What's going on? Ty też? O co chodzi? Co się... Że nawet Akane go nie rozpoznaje. Co się odwaliło? Przestanę to robić z sobą. Nie, przestańcie. Nekomaru? Nie zauważyłeś sam siebie? What do you mean noticed? O co chodzi? Z tym zauważyłeś. Oh, you mean this body? A, macie na myśli to ciało. This is nothing. To jest nic. To nic. Okej. Okay. The name's Nekomaru Nidai. Co? Jestem Nekomaru Nidai i wróciłem do żywych z piekła czy coś takie. What the fuck? On jest robotem. Okej. <Okay. śmiech> Sonia zawału chyba dostała w tle. Okej. Okay. To... Tak to się kończy, tak? Okej. Okay. Zabawne, trzeba przyznać, zabawne. Są 9 dni! I Mikan ostatnio coś wspominała o tym. O tej, właśnie o tym countdown. Nie wiem, nie wiem. Za 9 dni się dowiemy, co to będzie. O, tutaj. O, więcej martwych. No, okej, okay, zajebiście. Ciągle nastąpi, okej. Okay. To chcę tylko, trzeba odcinek. Dostałem... Nurse Apron, okej. Okay. Dostałem... ciuszki od Mikan. Okej. Okay. Nie wiem, czy się... powinienem cieszyć, w sensie powinienem chyba, ale chyba, że nie. Okej, o kuźwa, to kontynuacja jest. Okej, okay, to już pamiętam, to działo się przed chwilą. To chyba, czy to ty? Nie, kurwa, święty Mikołaj. Tak, to wciąż ja. Jakim cudem to nie jesteś ty? Jak to nie? No widzisz włosy, budowa ciała, no... No Nekomaru, tylko że... Blaszakiem jest teraz. Jest teraz... Robo Nekomaru, czy coś takiego.
oczy ma co prawda, kurwa, wyglądają jak mandarynki, ale to jest na komaru, no. No patrzcie, z charakteru jest dokładnie taki sam, no. Nigdy się nie zmienił. O co chodzi? Wyglądasz, jakbyś złapał ducha, czy coś takiego. Przestań straszyć Bissonię tą twoją dziwną dziwną dupą maską, co? Dobra, ściągaj. Chyba nie zejdzie. Przestań. Stop! Przestań! Czemu to nie schodzi? Sobie kurwa żartujesz? Okej, to teraz dopiero zauważyłeś, że to nie jest maska, okej. Chryste, panie! To żadne przedstawienie. Oczywiście, że to nie przedstawienie. To Pure Electricity. Czysta elektryczność. Urodziłem się na nowo. Jako czysta elektryczność, tak? Jesteś poważnie do komaru? To moja wina, co nie? Że tak twoje ciało skończyło, to moja wina. Sorry. Taki poz... Ej, taki poz jeszcze nie widziałam u niej. Okej, sorry, Nekomaru. On się kurwa cieszy, że cię... No ile razy zamierzasz pytać? Ej, ty jesteś na komaru? Naprawdę? Ej, ty serio? O kurwa, a ty na pewny jesteś? Ja pierdniczę. Wróciłeś do nas, co nie? Racja. A nawet... Nie jest porównywalne do opaski, tak? Jak możesz akceptować swoje ciało? Lepiej... No ważne, że żyję, no! Lepiej, że jestem żywy. Tak po prostu, no. No to ma sens. Lepiej być żywym, nieprawdaż, no, lepiej być żywym i być metalowym czulstwem, niż być już do końca martwym. To ma sens. Jeśli żyję, mogę z wami rozmawiać, jeśli żyję, mogę wciąż walczyć. Nieważne, co się stanie z moim ciałem. Amazing. To się kurwa podnieca znowu. No nie. Niesamowite. Nekomaru. Nie wiem, promieniuje nadzieją. Ja pierdolę, to się podnieca. Czemu go nie możemy znów związać? Tak po prostu tak pytam, po prostu, nie żebym coś miał do niego, ale może będzie lepiej, gdy go zwiążemy. Tak, no Nekomaru zdecydowanie do nas wrócił. What's this?
Co wy tu robicie? Czemu Nekomaru jest robotem? Hej! To było naprawdę ciężkie uratować Nekomaru. No. Ale nie nazywają mnie Psycho Pop Magica, co? Bez powodu, co? Oh my goodness! Aż mi się fajna scenka z Boku no Hero. To się My Hero Academia przypomniało. Oh yes! Oh my goodness! Jeśli naprawdę jesteś robotem, to jak działa twój proces myślowy? Czy to, to też program? I co się stało z resztą? Ile razy mam powtarzać, że to się nie liczy, czy to nie ma znaczenia? Nieważne jaką formę bym przyjął, wciąż jestem Nekomaru Nidai. Prawda? Okej. A to, że naprawdę jesteś self-aware, czyli świadomy, czy coś takiego? To znaczy, że technologia jest niesamowita. Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o czymś takim wcześniej. O, ten się podnieca, ten to lubi elektronikę. Co? Czyli... Aha, no tak, Monokuma posiada kosmiczną technologię, której nie mamy do dzisiaj praktycznie. A w którym roku to wyszło? Nie wiem, tak strzelam, 2014, tak? Monokuma w 2014 już potrafił takie coś robić. Ciało robotyczne, które działa normalnie, możesz duszę, czy nie wiem, świadomość człowieka po prostu umieścić w ciele robota. Oczywiście, że Monokuma tak coś potrafi. Nie ma rzeczy, które Monokuma nie potrafi. Ja do dzisiaj nie było takiej sytuacji, w której wychodzę sobie gdzieś po prostu z domu i widzę na przykład jakiegoś robota, jakiegoś androida. Nie było takiej sytuacji. A tutaj na tej wyspie, patrzcie, jaka magia się dzieje. Wystarczy jeden Monokuma. Okej. Przez chwilę nie uważałem, on się na nią rzucił? Czy to znowu ta sama sytuacja, że... To ta sama sytuacja, tylko że lepiej! Okej. Czyli znowu dostała... Modokuma znów strzelił z bazuki w Akane, nie wiem już teraz czemu, ale...
Nekomaru znów ją obronił i tym razem... Hej, hej! Przeżył! Czy sobie, kurwa, żartujesz? Czy ten strzał nawet cię nie zadrapał? Czy nie zrobił żadnego zadrapania? Niesamowite! Ty... On serio jest prawdziwym robotem. To rozkręcić i sprawdzić, co jest w tobie. Okej. Okay. On ma jakiś dziwny fetysz. Ja nie chcę wiedzieć, co by to było. Nie, dziękuję. Nekomaru, nie zgadza się na takie coś. Jeśli mnie rozkręcisz, wtedy umrę. Skoro Nekomaru jest teraz robotem i zostanie zabity, to wciąż się liczy jako morderstwo, okej? Okay? Dobra. Chyba, że... Oczywiście. Jeśli Nekomaru miałby kogoś zabić, to wtedy też. Nie mów takich rzeczy. Nigdy się nie stało. Dobra, więc nacieszcie się tym zabójczym szkolnym... Zabójczą szkolą wycieczką. Wszyscy, nacieszmy się, okej. Okay. Dobra, więc po raz kolejny... Mam nadzieję, że się dogadamy. Niemożliwe, muszę... Minie czas, dopóki się przyzwyczaję, coś takiego. Czy Nekomaru kiedyś wróci do swojej oryginalnej formy? Nie. Nie, jego oryginalna forma, jego ciało zostało, kurwa... spalone, nie spalone. Kurwa, zmasakrowane, no... Dostał z bazuki, czy co to było? To nie tak, że wróciłem jako potwór. Jestem tylko robotem, wiesz? Przepraszam. Ale nie widzę różnicy. O mój Boże, jacy oni są źli w tym momencie. Zrobiłem z jednego... Czekaj, co? Zrobiłem z jednego z głównych postaci... Nie rozumiem. No, zrobił z jego robota, rozumiem przekaz. Zrobił z jego robota, z Nekomaru i zmienił to w kinda science fiction. Kinda. Dobra, ten tu się kurwa cieszy. To jest jego świat, on robi sobie co chce. O, oczywiście! Ej! On mówi coś podobnego co ja. To właśnie tak, życie w tym szalonym świecie. Czy coś takiego. Ale...
Okej, okay, chapter 4 się zaczyna. The humanity made robots dream of... Clockwork, co? Fajny tytuł. Dobra, no i czekaj, czy... Ultimate Robot? Czy Nekomaru teraz będzie Ultimate Robot? Ej, to jest rozkmina. Czy Nekomaru teraz jest ostatecznym robotem, a nie ostatecznym menedżerem? Dobra, poszedliśmy, wszyscy się spotkaliśmy w restauracji, tak jak każdego ranka. Przystało. O mój Boże, jedzenie było wspaniałe dzisiaj. Jak zwykle, jesz tak dużo. To jest takie relaksujące, patrząc na ciebie, jak jesz. Okej. Okay. Jest tu takie trochę... nowe. Nowa sytuacja, ale... no jest to wciąż Nekomaru, no nie będziemy się tu kłócić, nie? Anyway... co będziesz robić? Mechamaru! Ej, to jest dobre! Mechamaru? Już się przyzwyczaiłaś? Ej, Mechamaru brzmi dobrze! Tak, Mechamaru to jest to. Co zrobię? No, jedzenia. Potrzebujesz olej? Do regular premium. Zakrzyczyłem się. Nie, nie potrzebuję oleju. Jak mówił, jest czystą elektrycznością. Może baterię musi naładować, czy coś? Ho! Jaki bajer! Mogę jeść normalne jedzenie. Jak especially? Kurde. No, ryżowe potrawy. Jednak dzisiaj czuję się trochę niedobrze, czuję się źle troszeczkę, więc nie mam tyle apetytu. Nie, Mechamaru, nie pokazuj, co masz w sobie. Proszę, nie pokazuj. Chcę go, kurwa, naprawić. Nie, znaczy nie. Hahaha, co tu robisz? Hahaha, się zapytał to samo, co ty tu robisz? Przepraszam. Co się stało wczoraj? No nie gadaj. Ta osoba, Mikan, mówiła o swoim ukochanym. Nie mogę przestać o tym myśleć. What? Let me tell you this. No, mnie to też trochę zastanawiało, czy coś takiego. Więc to jest koniec. No naprawdę. Teraz mogę dołączyć, czy pójść do mojego ukochanego.
i mi wybaczy. W końcu zobaczę ukochanego. Proszę, wybacz mi. Co? Ona coś tam od nadziei pierdoli. Ja pierniczę. Czy ona ma zmarłego chłopaka, czy... I don't get it. Nie rozumiem. Nieważne, ludzie. Mikam zdechła. Mówiła, że zobaczy się ze swoim ukochanym. Teraz się z nim widzi. Jest szczęśliwa. Tak jak twierdziła. Więc nie zastanawiajmy się, nie rozpatrzajmy tutaj. Po prostu Mika jest szczęśliwa, bo jest z ukochanym, no kurwa, tańczą sobie w niebie, w chmurach. Romantic music on i no. If you flinch, you will die. Future Foundation. Future, no tak, no Future Foundation. Słowo Future mamy napisane na wejściu do ruin. Do tego Future Foundation to jest chyba ta sama organizacja co World Ender? Tylko pod inną nazwą, tak? Dobrze rozumiem? No i to jak nazwa wskazuje, oni chcą jakby zakończyć świat. To zajebisty future, nie? Czemu? Czy Future Foundation nam każe tak cierpieć? Nie wiem. Zależy, bo... Właśnie, my jesteśmy częścią, jesteśmy uczniami z Hope Speak Academy. I teraz takie pytanie, co to ma wspólnego z tą organizacją? Co szkoła, ta akademia ma wspólnego z Future Foundation? Chyba, że... Nie wiem, coś tam było, że Home Speak Academia bierze najlepszych uczni, coś tam takiego było, że bierze najlepszych uczni, tam uczniów w najlepszych w swojej dziedzinie i oni w tej szkole mają praktycznie, jakby to powiedzieć, takie zapewnioną przyszłość, coś takiego. Mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nawet jeśli jesteś takim kurwa Makoto czy Nagito, I guess, też. I ten lucky student, ten uczeń z ostatecznością szczęściarza, po prostu praktycznie nic nie potrafisz, po prostu miałeś szczęście, bo cię wylosowali i tyle. No, ja nie wiem. No. Czyli zdrajca jest z Future Foundation i chowa się wśród nas. Among Us. Ciekawe, kto to może być. Huh.
I won't be fooled. Nagi to jest oczywiście najbardziej podejrzany, tak myślę. Nawet dziecięca organizacja coś tam by mnie nie zaakceptowała. Czy nie zaakceptowała kogoś takiego jak mnie? Kurwa, kto by cię zaakceptował? Powiedz szczerze, ty masz nierówno pod sufitem, no. No. No ja bym był za tym, żeby cię związać, wiesz? I z tego powodu niby nie jesteś zdrajcą? Nie rozumiem tego do końca. Nie no, ale to jest dobra przykrywka. Niby jesteś taki mało lubiany, niby nikt cię kurwa nie chce. I to jest dobra przykrywka, żeby być tym zdrajcą. Tym bardziej, że osoba, która ma tego takiego fioła, zazwyczaj tak jest, ma tego fioła, ma po prostu tego taką potrzebę, ciągle gada o tym zdrajcu i no, po prostu próbuje go znaleźć, tak na niby próbuje go znaleźć. A tak naprawdę, o Boże, moje chore gardło nie wyrabia. Tak naprawdę to sam to jest zdrajca. To po prostu robi sobie alibi w tym, że szuka zdrajcę, a sam nim jest. Tak niekiedy jest. Ja mówię, że to w tym przypadku. A teraz mówi, że to Hajime. Dlaczego zwalasz na mnie, kurwo? Cóż, czy to nie jest normalne obwiniać kogoś? On najmniej podejrzanego, tak? Ty faktycznie jesteś jedyną osobą, która nie zna swojego ostatecznego talentu. Ej, a może jak Kyoko? Tak samo jak Kyoko w poprzedniej części. Jestem ostatecznym detektywem. I Monokuma mi po prostu wymazał tą pamięć. Wymazał mi pamięć, żebym nie pamiętał, w czym jestem najlepszy. Żebym tego nie wykorzystał. Bo gdybym wiedział, że to jest faktycznie moja najlepsza strona, to wtedy mógłby być zagrożeniem dla planów Monokumy. Tak samo było z Kyoko zresztą w pierwszej części. Tylko że Kyoko była mądrzejsza. No Kyoko się skapła, Kyoko zrobiła swoje. I tak go załatwiliśmy. Hajime? Hajime jest zdrajcą? Oczywiście, że nie! No o czym wy kurwa gadacie? A nie powinieneś tak podnosić głosu? No może się wydawać troszkę podejrzane, wiesz? To oczywiście twoja wina! Przestańcie się kłócić! Czy nie uważacie, że kłótnia to jest łapka Monokumy? No tak, kłótnie. Monokuma stara się nas kłócić, żeby to jakoś wykorzystać. Ktoś się wkurwi, zajebie drugiego i no on będzie miał z tego frajdę. My się powinniśmy dogadać. Nawet kurwa z Nagito, niestety. Trzeba. Ale musimy współpracować.
No ta co je. Żeby eliminować, co? Żeby zeeliminować tą atmosferę napiętą, zaprezentuję wam moją nową funkcję, którą odkryłem ostatnio w nocy. Ostatnio w nocy jakąś funkcję odkrył. To nie brzmi dobrze. Nowa funkcja, ten podjarany. Mów mi, że... Czy to latanie? Umiesz latać? No. Okej, okay, czyli no, chyba nie umie latać. Okej. Okay. Co to kurwa jest? To wygląda obrzydliwie. Nekomaru płacze! O nie! To nie wygląda jak płacz zwykły. Nie, nie płaczę. To moje prawe oko produkuje kole. A moje lewe Ruitos T. Czym jest Ruitos T? Nie wiem. Ale produkuje picie! Are you kidding me? Teraz to można sprzedawać. Nie będzie już dzieci z pragnieniem na świecie, bo mamy Nekomaru, bohatera, który produkuje kolę i herbatę jakąś. Zajebisty bohater po prostu. Damn it. I Nekomaru jest kozakiem. Komuś by się chciało pić, a nie ma co pić? To ciul, Nekomaru, dajesz. Wyprodukuj nam troszkę coli, troszkę herbaty. Ciekawe, czy to się z czymś jakby... Czy to ma jakieś swoje ograniczenia? Czy może to w nieskończoność produkować? To było śmieszne. Lukuma bawi się dziełami. O mój Boże, ale zajebiście to zrobił. Wiem jak... Nekomaru się czuje. No, ją też zmienił. Monomi. Ale nie bądź zdesperowany. O kurwa, się cieszy! Co ty pierdolisz? Się cieszy! On jest teraz prawie, że niezniszczalny, bo jest... z metalu. To jeszcze... produkuje kole. Przecież to jest kozak. Dobra. O, czy przyszłaś tutaj, by nam powiedzieć, że pokonałaś kolejną monobestię? O, tak. Czyli mamy nową wyspę. Zajebiście. Nowa wyspa do eksplorowania. Co? Jeśli pójdziemy na nową wyspę, to wcale nie tak, że uciekniemy z tego miejsca, prawda? Czuję się, jakby okazja na każde morderstwo zwiększała się co wyspę. No nie wiem. No najlepiej by było, gdybyśmy nie poszli.
Ale dlaczego ona chce, żebyśmy tak bardzo tam poszli? Bym się po Monokumie spodziewał, jakby... to nieporozumienie. O mój Boże, jakie to wkurzające. Odsuń się i zostaw to swojemu starszemu bratu. Co tu się dzieje? Że on nie spuszcza kolejny wpierdol. Co tu chodzi? Od kiedy Monokuma potrafi czarować? Ma jakieś specjalne skille, zdolności? Co jest? Special bleeding service! Okej. Coś dla nas ma? Możecie znaleźć kilka interesujących rzeczy na nowej wyspie. Miracle! Tak jak poszlaki o Fundacji Przyszłości. Okej. Tak samo jak... Co? Części, by zbudować statek. You serious? On wie jak podjarać kogoś. Tu Nagito podjarady, tutaj Kazajci podjarady. News! Oraz... Wasze profile z czasów Hope Speak Academy, okej. Okay. Nawet Hajime podjarady. So... Okej, okay, skoro chłopaki się podjarali, to I guess, że jednak idziemy. I guess. Hey. Co powinniśmy zrobić? Idziemy, czy jaki to mamy? Bierzmy za rękę, idziemy. Możemy wrócić do domu, jeśli znajdziemy część statku. To jest podejrzane. Też planuję tam pójść. Jeśli są tam poszlaki o Future Foundation, musimy się upewnić, by je znaleźć. Okej? A co z tobą, Hajime? Oczywiście, że idziesz, co nie? Jeśli spojrzysz na swój profil ucznia, wreszcie się dowiesz, jaki masz talent. To jest twoja szansa, by pozbyć się podejrzeń, czy coś. Ale o co chodzi? Nikt mnie tutaj nie oskarża przecież. A, widzę. Okej. Nagi to jest jedyną osobą, która mnie oskarża chyba. W tym momencie. Dobra, czyli wszyscy idą.
No tak, no tak. Ale tak jest zawsze. Skoro już wszyscy już polazli. Idę. Hotel side? Nie. Bridge front. Bridge front czy bridge? Nie wiem. Po prostu idę na bridge. Nie, to jest beach! To jest beach! Okej. Okej, więc... tutaj. Ja już straciłem orientację. Już straciłem orientację na tych wszystkich wyspach, nie? Spierdalne. Jak w pierwszej grze jeszcze ogarniałem, gdzie co jest, to tutaj już zaczyna być ciężko. Na szczęście są te chaptery, że co chapter jest jedna wyspa i zazwyczaj jest tak, że jak jest ten, który jest chapter, to na tej wyspie spędzamy najwięcej czasu. Tak samo zresztą było w pierwszej części, że najwięcej czasu spędzaliśmy na piętrze, który był aktualny chapterem. Tam też się zazwyczaj działy morderstwa, tak samo jak tutaj na wyspach. No i zazwyczaj tak się wracało po prostu do hotelu, czy po prostu do swojego pokoju, żeby się przespać. Albo po prostu do miejsca, w którym jemy, w którym się spotykamy. To jest to początkowe miejsce, w którym się zawsze... do którego się zawsze wraca. Ale poza tym to... no nie wiem, teraz jakoś każdy zapomniał o kinie, albo o klubie muzycznym, o... co tam jeszcze było? O tym barze. No generalnie o wielu tam rzeczach. O, widzę, że to miejsce będzie ciekawe. Czy jakiś Disneyland, czy coś? Cię creepy, zajebiste! Dobra. Horror house. Creepy? Wcale. Wchodzimy. O, jakie fajne czaszki. Powinien być nawiedzony dom. Shitty me tam pisze? Shitty me? A Osami House! Ej, to jest... dom od Monomi. I jak wtedy się nazywała Osami. Okej. Okay. Ostatnio się tak zastanawiałem, że Monokuma zmienił jej imię na Monomi. I miałem takie, ej, wait. Jak ona się wcześniej nazywała? Najwidoczniej Osami. Czy to jest ważne? Kto wie. Możliwe. Może nam się ta wiedza kiedyś przyda. Dobra. Koledzy, koleżanki tutaj stoją. Tutaj horror house. Ta co płacze. No, powinien się tego spodziewać, że ona nie będzie zbyt zadowolona z tego, co się stało z jej domem. Chodzimy. Okej, okay, ona dopiero teraz mnie zauważyła. To jest takie straszne płakać przed... że nauczyciel płacze przed swoim uczniem.
Ten nawiedzony dom to twój dom. No, no kuma mi ciągle dokucza. I tak to się skończyło. A miałam być słodka. I mój dom też miał być słodki. No teraz jest nawiedzonym domem. Mogę wejść? Jestem ciekawy, co jest. Co? Nawet nauczyciel ma swoją prywatną stronę. Którą studenci nie powinni zobaczyć. Nie powinni widzieć. Ja nie... I skoro tak mówisz, to ja jednak nie chcę wchodzić, okej? Ja nie chcę... Dobra, nie chcę odkrywać twoich zabawek. Pani nauczycielko. Idę stąd. Myślałem, że będzie ciekawy. A jednak... Nic z tego. Nezumi Castle. Ej, to brzmi ciekawie. Zamek Nezumi. Ej, ale to jest pierdalne. Przecież to jest... O, to jest sekretny Monokuma nawet. Lol. Ej, ale to... To by był... Ej. Przecież to jest pierdalny zamek. To jest mega dużo zwiedzania. O co wam chodzi? No. Yeah. Oni się boją myszy? Ej, bo to jest zamek mysz. Okej. Okay. Sekretny Monokuma. Jakie ładne! Ładne to jest. Okej. Okay. Więcej sekretnych monokum tutaj nie będzie, jak widzę. Okej, okay, zacznijmy od Nekomaru. Bip, 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 okej. Okay. Co twoje... Twoje ciało robi... Dźwięki... Bazowane na emocjach? Okej. Okay. Tak, włączyłem nową funkcję. Nowa funkcja znowu! Czy to latanie? Czy co on z tym lataniem? Kurwa. Czujcie się. Jeb, zegarek w klacie! Już nie musi patrzeć na zegary, bo wie automatycznie, która jest godzina. Jesteś... Kukuk? Tym... Jak się nazywa ten zegar? Ten, że... Nastawiasz na którąś tam godzinę i wychodzi taki kukuk, taki jakby, taki ptaszek po prostu wyskakuje i robi kuku, kuku i takie no. No o to taki zegar chodzi. Nie mam pojęcia, jak to się nazywało. Ale chyba wiecie, o co mi chodziło. To jest radiowy zegarek, okej? Okay. Czyli w skrócie jest to bardzo ekstremalnie dokładny zegarek, okej. Okay. Ej, to Nekomaru nam się przyda, żeby... Bo on, skoro on wie zawsze, skoro on zawsze wie, która jest godzina, to w takim razie może nam powiedzieć, która godzina jest w
pewnym momencie, w którym momencie była, na przykład, gdy znaleźliśmy ciało, która była godzina, można powiedzieć. Albo, nie wiem, cokolwiek, gdyby się stało, to mógłby nam powiedzieć, ej, to się stało o tej godzinie. Dobra. To ciekawe było. Czy to jest zamek Sony? Nie wydaje mi się. Okej. Nie wiem, może Sonia jednak ma taki zamek, kto wie. To jest księżniczką. Dobra, on coś tam zapierdzieli o swoich chomikach. Dobra. Skończyłeś? Dziękuję bardzo. Zamknięte? Z drugiej strony. Nie, myszy. Co? Zjedzą jej uszy? Ja nie mam pytań! Ja nie wnikam w nich, o co z tym chodzi. Się boją myszy. Królik? Nie wiem. Ale niedźwiedź? Roller coaster! Zajebiście! Ja chcę jeździć! Ej, czy to się liczy jako sekret Monokuma? Te twarze? Musiał sprawdzić. Co? Jakieś nagroda? O, jest Akane nawet. O, tu jest sekretny Monokuma. Dobra, myślałem, że to te obrazki, któryś z obrazków będzie się liczyć jako sekretny Monokuma. Ale jednak... Jednak jest tutaj taki swój... Taki pełnoprawny sekretny Monokuma. Roller coaster. Też się cieszę. Wspaniale jest. Czekam, aż Monokuma to naprawi. Okej. Ja też nie mogę się doczekać. Będzie piękne. A tu. Funhouse? Kolejna jakiś rollercoaster. Nie, to jest ciufcia. Okej, wszystko ma na sobie ryj Monokumy. Nagito. O, Chiaki! Jebać się, Nagito. Tylko się rozejrzę. Czy tu nie ma sekretnego Monokumy nigdzie? Dobra, Chiaki, chodź. Coś tutaj brakuje. Nie ma arcade! Faktycznie nie ma arcade'u! Ej, to jest tragedia! Gdybym miała przyjaciół. Ej! Biezda! My jesteśmy przyjaciółmi. Czeki, my jesteśmy przyjaciółmi, pamiętaj. Możemy sobie razem pograć, jak chcesz. A ty czego? Czy znalazłeś już coś? Nie wiem, może...
swój profil ucznia? Temu zależy bardziej na tym profilu ucznia niż mi. Taka jest prawda. Rar! Witaj w Funhouse. Funhouse. Yes, indeed. Okej. Pociąg zabierze was do Funhouse'u, czy... Do Funhouse'u, jak to brzmi. Dom zabawy. To nie brzmi zachęcająco. Nie ma mowy, żeby tam pojechał. Hey, Czy sy? Dobra, uspokój się, ziom. Okej, czyli... Czy ja dobrze rozumiem, że wszyscy... będziemy się zbierać... żeby wjechać do Funhouse'u, tak? Ale chyba nie teraz, co nie? Ej, to już koniec. Ej, nie ma więcej. Wracam na roller coaster, ej, Monokuma, rusz tupę. Ja chcę jeździć roller coasterem. Nie będę długo czekał. O, widzę, że już wszyscy czekają. Okej. Okay. Czy już wszyscy przyszli? Dobra, czyli wszyscy razem jedziemy rollercoasterem. Ja nie jadę. I get crazy car sick, co? No i się kurwa boi. Rar, cześć, witajcie. Witajcie moje atrakcji w tym parku rozrywki. Duży, ultra... Pyszny, co? Tyle się jest, co? Koster. Hey, hey. Of course. Okej, okay, dostajemy jakąś nagrodę za to. No way. Dostaniecie po tym, jak wszyscy pojechali. Naprawdę muszą wszyscy jechać. Nie zrobię tego. No, rusz dupę, nie się stanie, to tylko rollercoaster. Wszystkich na raczej nie zabiję, bo wtedy gra mu się skończy. No, bądźmy szczerzy, on by nie zabił nas tak po prostu wszystkich. Mógłby, ale wtedy to co robił nie miałoby praktycznie sensu, bo po co rozpoczynać grę, którą nie zakończy, bo zabije nas w trakcie wszystkich. I gdzie to nas zabierze? Nikt się nas nie zabierze, zrobi kółko i tu wróci. Jakie jest za tym znaczenie, że... No... Żeby się dobrze bawić, ta Sonia. Nigdy nie byłeś w parku rozrywki? Ej, no faktycznie ona się tak zachowuje. Nie mamy w naszym kraju czegoś takiego jak park rozrywki! O nie, to jest tragedia! Jak można nigdy nie być na żadnym parku rozrywki, jakby... To jest smutne.
Ja normalnie, ja uwielbiam park rozrywki. Byłem kiedyś w parku rozrywki, gdy byłem dzieckiem. Listen well. Coś tam z demonami był, nie wiem. Co? Mają parki rozrywki w piekle? Wow. Ja do końca nie rozumiem, o co mu chodzi. Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Proszę, zaproś mnie drugim razem. Hej, hej, hej! Ej, już się zazdrosny robi! Nie rób tego, pani Sonia! On kłamie, czy coś takiego. Blood of a Virgin. Co? Czy... Co? Czekaj, czy ja to dobrze rozumiem? Ciekaw jego reakcji. Co to znaczy, pani Sonia? To znaczy, kolego, że nie jesteś pierwszy. Już tego doświadczyła wcześniej. Przykro mi kazuć, ale nie zdążyłeś na czas. O mój Boże, co tu się dzieje? Czemu po prostu nie zaczniemy strzelaczką? Dobra, czyli teraz chyba zaczniemy... teraz za chwilę chyba wejdziemy w ten... się tym przejechać tym trochę kosterem, więc... to jest perfekcyjny moment, żeby zakończyć odcinek. Ach, tak. Polsat, Polsat, Polsat. Robię wam konkurencję. Dobra. Jeszcze sprawdźmy Bonami. Czy Pigimi. Czy ma się zajebiście, jak widzę. Wspaniale się trzyma. Dobra. Więc zapiszmy grę. Tu. Tutaj. Dobra. Więc... Nie, co tu się działo dzisiaj? To było zabawne. To było naprawdę zabawne sytuacja. Mamy teraz nie Nekomaru, a Mechamaru, który strzela kolą z oczu i herbatą. Jest kurde, nie wiem, zna czas, czy ma kurwa, jak to nazwać, no... Po prostu otwiera mu się klata i wyskakuje zegarek pierdalny z klaty, więc nie wiem. Nekomaru jest teraz Mechamaru. Co tu więcej mówić? Nekomaru jest teraz zrobisty, nie? I no cóż, mamy nową wyspę. Nowa wyspa mi się mega podoba. Nie wiem, może dlatego, bo lubię coś takiego, lubię takie parki rozrywki i tak dalej. No, mega mi się to podoba. Jest to zajebisty motyw. Szkoda, że nie mogliśmy wejść do tego... do tego, jak to było? Horror House, dom strachów tego. Tego domu Monomi, czy Osami, kto jak woli. No, szkoda. Ale i tak, wygląda to zarąbiście. Oczywiście nie znaleźliśmy ani profilu ucznia, ani nic, ani obiecanej części łódki, też jeszcze nie było. Ale kto wie, może dostaniemy to, jak, w sensie, może dostaniemy jedną z tych obiecanych nagród.
od Monokumy, gdy faktycznie przejedziemy się tą tym roller coasterem. Więc dobra. Było już dzisiaj. Dzisiaj było wystarczająco dużo zabawy. W kolejnym odcinku będzie roller coaster, więc też będzie zabawnie. No. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.